Jest tam taki program Fakty po faktach. Oni tam pierdolą o faktach po faktach. I ja bardzo, to już teraz nie żartuję sobie, mega lubię ten program. Jest profesjonalnie zrobiony, zajebiście dziennikarze, fajne rozmowy na szczycie. Ale od jakiegoś czasu też ciężko już mi się to ogląda. Bo jak widzę na przykład Anitę Werner, na przykład. Bardzo zajebiście profesjonalna dziennikarka, zdobywczyni złotej telekamery. Mega profesjonalna babka, która zaprosiła do studia czarnoskórego polskiego pięściarza, Izu Ugonacha. To jest stara sprawa, ale jako przykład nadal aktualna dla mnie. Ona go zaprosiła tylko po to, żeby usłyszeć na antenie, że w Polsce jest rasizm. Ona musi tą tezę postawioną przed programem od niego wyciągnąć. Izu, przyznaj, w Polsce jest rasizm. Przyznaj, na pewno odczuwasz na każdym kroku, przyznaj. Izu, no przyznaj, przecież ja sam odczuwam, jak się bardziej pomaluję. Przyznaj, naprawdę jest rasizm. A Izu całkiem spokojnie mówi, no wie pani, oczywiście bywało różnie, ale Polska przeszła wielką transformację, ja się tu dobrze czuję, jest ten sam mniej więcej poziom, co w innych krajach. Anita Werner jest rozjebana. Ona nie wie, co się dzieje na antenie. Po głowie spływa jej kropla potu. W głowie pociąg towarowy z dostawą nowych pytań sugerujących odpowiedź. Łapie się ostatniej deski ratunku. ONR, Marsz Niepodległości. Ale na Marszu Niepodległości to już na pewno jest rasizm, Izu, przyznaj, na pewno. Mówi, wiele osób moich znajomych chodzi na ten marsz, których bardzo szanuję. Nie byłem. TVN jest rozjebany. Oni nie wiedzą, co się dzieje. Nie trafili z gościem. Jak to się mogło nie udać? Jest, kurwa, jest popłoch w reżyserce. Kogo ty zaprosiłaś? Ty pisowska szmato. Dawajcie tu jakiegoś bola pod TVN, niech mu wpierdoli, nagramy z tego przypadkową relację. Jak mamy mu wpierdolić, jak to jest bokser! Są rozjebani!